ojca i syna i ducha świętego. Pan z wami. Przez świętą polową tutaj na blokadzie w Stanach sprawuje z intencji naszej ojczyzny o zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem. Z intencji rolników o szacunek dla ich pracy, o sprawiedliwe wynagrodzenie, o zwycięstwo, bo rolnik jest podstawą bytu narodowego. Każda inna dziedzina życia, przemysł, transport, wszystko wyrasta z rolnictwa. Jeśli będziemy głodni, nic się nie uda. A zniewolenie idzie także przez zniszczenie rolnictwa. Modlimy się o zwycięstwo. Pragnę serdecznie powitać na tej mszy świętej wszystkich zebranych. Cieszę się, że tak wszystkim przybyliśmy. Wyrażam wdzięczność księdzu biskupowi, naszemu ordynariuszowi, Czesimierzowi za... Spotkaliśmy się tutaj 15 lat temu, by pierwszy raz upomnieć się o nasze prawa. I zanim podziękuję Państwu za tak liczne przybycie, zanim podziękuję księdzu proboszczowi, proponuję, abyśmy odmówili wieczne spoczywanie dla naszego przywódcy Andrzeja Lepera, który nauczył nas, jak bronić polskiej ziemi. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać, Panie. Radość wiekoista, nie daj mu świecić. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać, Panie. Radość wiekoista, nie daj mu świecić. Odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać, Panie. Radość wiekoista, nie daj mu świecić. Odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Chciałem bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi za odprawienie mszy świętej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ciepłe słowa, za to, że ksiądz proboszcz jest z nami, że dba o nas, że popiera nasze postulaty, wbrew temu, co mówią nasi przeciwnicy polityczni. Ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojej żonie, która tyle wycierpiała, która po 25 latach małżeństwa musi zamykać się w domu. Ale drodzy Państwo, ja powiedziałem, że broniłem, bronię i będę bronił. Czy to się będzie komuś podobało, czy nie? Bo ja rozumiem, jeśli ktoś powie, że ja podpalam Polskę, to jeszcze przeżyć mogę. Ale kiedy jeden z wybitnych polskich profesorów mówi, ciekawe czy ich zetki skończy tak, jak skończył Andrzej Leper, to już woła, drodzy Państwo, o pomstę do nieba. Tak zachowywać się w państwie polskim nie można. Tak nie można traktować ludzi. To przypomina czasy komunistyczne, to przypomina czasy stalinowskie. My dzisiaj żyjemy w państwie prawa podobno i mamy prawo
upominać się o nasze prawa, o nasze słuszne prawa, bo polski rząd musi w końcu zrozumieć to, co powtarzam od wielu lat, że rolnictwo jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. Poza tym rozwija się przemysł lekki, przemysł ciężki, mała i średnia przedsiębiorczość. Za tym powstają miejsca pracy, powstają wpływy do budżetu państwa. Bo rolnik jak ma pieniądze, to kupuje cement, drut, wapno, on się rozwija, on buduje. Ale drodzy państwo, to nie jest już walka tylko o polskie rolnictwo. To jest już walka o Polskę, która już dawno została sprzedana. I musimy dzisiaj, szanowni państwo, uwierzyć w siebie. Nie zapominać o tym, że nadzieja nie jest matką głupich. Nadzieja umiera ostatnia. Tylko wiara i wiara w to, co robimy, musi przynieść zwycięstwo. Dlatego, szanowni państwo, my może wytrzymamy, my może przeżyjemy, ale co powiedzą nasze dzieci? Kiedy może nas już nie będzie, kiedy przyjdą na nasze mogiły i gorzko zapłaczą. Gdzie byłaś mamo, gdzie byłeś tato, kiedy można było walczyć, kiedy trzeba było ratować ojczyznę. Dzisiaj ja jestem wyrobnikiem we własnym kraju. Tak, szanowni państwo, musimy sobie to wziąć do serca, bo Pan Bóg wybacza zawsze. Człowiek wybacza niekiedy. Historia nie wybaczy nigdy. Dziękuję. Witamy Pana bardzo serdecznie jeszcze raz i proszę o dwa słowa.
odbiera się tę atmosferę u was rzeczywiście. U nas tego jeszcze na razie nie ma, ale wydaje mi się, że się obudzą też, tylko oby nie za późno. A przyjechałem dlatego do państwa, bo wybierałem się już w ogóle wcześniej, ale wczoraj będąc w domu, teraz mam trochę czasu, bo tutaj państwo to macie gospodarstwo, tak jak i zresztą u nas, ale ja pochodzę z tego regionu, gdzie praktycznie zajmujemy się tylko wyłącznie tymi uprawami pod osłonami. To teraz mamy trochę luzu. No i leżę sobie tam właśnie przed telewizorem, czy siedzę, różnie to bywa. I wczoraj, nie wiem, czy państwo się widzieli, czy wiecie, była debata prezydencka, inauguracja kandydata na prezydenta. Opcji takiej mocnej, z którą ja miałem do czynienia właśnie, którą swego rodzaju, swego czasu broniłem i tak dalej, ale posłuchając może nie całego tego przemówienia na temat rolników i później w telewizji, w TVN-ie, na pasku, jacy to bambrzy na tej Polsce są rolnicy, jakimi to pieniędzmi przewalają, mi się w głowach chyba przewraca, wychodzą na blokady, a szczególnie o tej porze właśnie. Tu państwo rzeczywiście z przyjemności przyszli. To po prostu mnie się we mnie zagotowało. No jak po prostu tak może być, żeby... Dokąd to będzie? Dokąd na tym chłopie będą się cały czas wozić? Mówiłem już to na konwencji, jak byłem w Polsce, w Krakowie, że zawód rolnika powinien być praktycznie na pierwszym miejscu, wydaje, według mojej wiedzy, opinii. Pomimo nawet tych naukowców, profesorów i tak dalej, numer jeden to rolnik, ożywicie. Żaden zawód by nie funkcjonował, ani profesor, lekarz, to lekarze są bardzo niezbędni, wiadomo. Ale jakby nie jest, ja to gdzie by operację zrobił? Nie ma takiej możliwości. W związku z tym, od dziada, pradziada się mówi, że rolnik, który związany do ziemi produkuje żywność, powinien być szanowany. A jest szanowany? Pytam się. No, widać właśnie, jak jest szanowany właśnie. No po prostu to... Ja na to nie mogę wytrzymać, dlatego mówiłem, jak miałem możliwość z premierem i tak dalej właśnie, że dokąd tak będzie właśnie. Czasami się przebudzają właśnie, jak już tak nóż na gardle, to się przebudzają. Ale jak mówię, zagotowało się we mnie właśnie, co wczoraj ten kandydat na prezydenta mówi, że jak oni się rolnikami interesują, rozmawiają, słuchają, był tu u was któryś polityk właśnie taki, co teraz będzie kandydował? Jeszcze nie właśnie, bo jeszcze jest daleko do kampanii, ale jak kampania minie tylko, to po prostu w ogóle zapominają o nas, o rolnikach. Ja miałem tego możliwość doświadczenia właśnie, kiedy się interesują. Jak mniejszą dwa do wyborów, wtedy wszyscy, a szczególnie właśnie do chłopów, do robotników, w sklepie, jak się żyje i tak dalej, jak dobrze, a ty dobrze serdecznie. A gdzie są po wyborach? I po prostu uważam, że jeśli się nie zjednoczymy my jako rolnicy, nie będziemy mieli swojej grupy przedstawicielskiej, taką jaką właśnie była swego czasu, może Samoobrona, może nie do końca w takim wydaniu, bo też tam pewne rzeczy, ja bym przynajmniej to poprawił, ale w każdym razie przede wszystkim musimy się zjednoczyć, bo bez tego to nie ma o czym mówić, nie ma do kogo mieć pretensji, że ci mają, bo oni są zorganizowani, a my jesteśmy rozproszeni. Ja tu przyjechałem sam do państwa praktycznie z kolegą takim tutaj znajomym, bo nawet nie znałem tu drogi, ale nie miałem czasu bardzo, bo nie wiedziałem, czy przyjadę właśnie, ale za telefon i do jednego, do drugiego, a wiesz, tam na razie zobaczymy, poczekamy. Ludzie po prostu są jeszcze niedociśnięci tak do ściany, ale to przyjdzie, bo blokada do Rosji to jest dopiero pół roku, to się dopiero zaczyna. Myśmy liznęli jako paprykarze tego, ale ja doświadczyłem na sobie około co najmniej 20 tysięcy złotych. Za ubiegły rok, to jeszcze i tak się wtedy dostawało. Jak nie wichura, nie mróz, to zatopi, zaleje, zawsze ciągle coś. Ale jak ja patrzę, jak politycy co wyprawiają, nasi, a szczególnie właśnie tacy, co się powołują na różne tamte wartości, już nie będę mówił jakie, że chodzi o te chrześcijańskie, że tak oni dbają o nas, tych prostych, zwykłych ludzi, a nam gotują taki los. Bo nie wiem, czy się państwo zgadzacie, czy nie ze mną, ale to, że tutaj jesteśmy, to jest efekt tego, że niektórzy nasi politycy po prostu zamiast się swoim podwórkiem interesować, swoim gospodarstwem, jakim jest Polska, to się interesują innymi bardzo. To zachodnie mocarstwa z tyłu ostrożnie, a my wychodzimy do przodu. I czy to nie jest efekt tego, że tu stoimy, jakby było nienamieszane z Rosją, tam na tej Ukrainie i tak dalej, to byśmy tu stali?
prawdopodobnie nie jest. Bo wyszło i papryka, wiem, że wyszła nie tak jak szła, niezynne mleko, zboże, wszystko praktycznie, bo to był rynek zbytu totalny. Ale jak się interesuje, tam się z nosa wstykać, gdzie swoje sprawy.